wcale nie tak dawno, lecz dosyć daleko, w pewnej wiejskiej szkole zamieszkał skrzat Anwilek, dzieci największych Wilek. Dzień dobry, jestem młodym skrzatem Murką. Młody, bo mam dopiero 4 miesiące. Panie ze szkoły podstawowej w Głębokiem postanowiły razem z dziećmi wziąć udział w konkursie oblatani w pomaganiu i mianowały mnie na opiekuna nowo powstającej przyszkolnej łąki. A wiecie, jak powstawała nasza łąka? Otóż, kiedyś rósł trawnik, niezbyt ładny i zadbany. Pewnego dnia zmieniły się plany. Dzieci z klas młodszych ochoczo do pracy się zabrały. I przyszkolną łąkę pięknie zaprojektowały. Wybrały miejsce, teren uporządkowały. Pierwszy etap pracy wzorowo wykonały. Kiedy w drugim etapie przyszedł czas na nasion wysiewanie, najpierw było gleby solidne przygotowanie. Potem każdy chętnie złapał za nasiona. Raz, dwa, trzy i łąka była zrobiona. W ostatnim etapie ku naszej radości wyrosła łąka w całej swej świetności. Są tu kolorowe kwiaty i mnóstwo skrzydlatych gości. Jednym słowem, mamy na niej moc bioróżnorodności. Mieszkają tu ptaki, korki, złote oki, są także motyle, co piją z kwiatów soki. I żyje też pszczółka, co mieszka w hotelu, ale nie jest sama, przyjaciół ma wielu. Pszczółki, trzmiele i biedronki. Mrówki, ważki, jest ich tyle, że policzyć nawet trudno. Na tej łące nigdy nie jest trudno. Cieszymy się bardzo, że mamy tylu gości. Powiodła się misja ratowania bioróżnorodności.